gospodarze, że królowa to niebieska. Wszystkie wiejskie gospodynie zapraszały ją do chaty. Spocznij sobie u nas, proszę, wysusz przemoczone szaty. Spocznij sobie u nas, proszę, wysusz przemoczone szaty. Co my zrobimy? Proszę tu nie stać. Proszę, proszę odejść od tej bramy troszkę. Proszę odejść, proszę odejść. Proszę do tyłu, nie gromadzić. Nie otworzymy bramy, bo wszystko pójdzie do przodu. No. Przepraszam. Przepraszam. Tutaj połowa z tego... Wchodzą, my dzieci zostawili, bo przecież nie mogą być cały noc. Tak jest. W autobusie i co my teraz? Jak my przyniesiemy porę dzieci? Przepraszam. Ja nie mogę. Prosi się, ja bardzo proszę. To kolejkę, tutaj kolejkę mają pokój. No a ja co? A mamy chore w autobusie, kolejki, co my mogą być? Ten pan jeszcze nie przyjdzie, proszę poczekać. No, ale już kolejka jak daleko. Jest chorych dzieci. Jak przyjdzie ten pan, będziemy puszczać dopiero. Przyjdzie, będzie urzędowa, teraz dwa. To może od końca. 20 minut nie jest. Wyjdźcie panowie tam, żeby się nie rozpłakać. Może od końca weźmy. Żeby od końca tak było. To nas i tak nie zajmie. Od kiedy pani się? Od 8 wieczór. No i teraz się nie mogę dostać bez bramy, bo dużo ludzi, nie chcę puścić. Głupoty. Proszę się odsunąć. Tak, z tej kolejki będziemy puścić. Ludzie, nie pchajcie się, wszystkie wejdą, czy wy nie rozumiecie? Proszę, to ty nie mamy kolejkę. Ja już, my już nie mamy tego. Puśćcie się, proszę panią, wszystkie, tylko nie ma placu, proszę panią. Tylko dwie dziewczynki chodzi. Nie, a za panią są takie dziewczynki.